Cześć, witam was bardzo serdecznie w ten gorący majowy dzień. Mam nadzieję, że długi weekend służy wam równie dobrze jak mi. Call of Duty Black Ops. Żeby przejść do konkretów, wreszcie oficjalne informacje, które zdaje się potwierdzają co nieco plotki. Ten trailer będę wam gdzieś prezentował w tym miejscu i od czasu do czasu na całym ekranie, żebyście mogli sobie obejrzeć. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Trailer jak trailer, widowiskowy, fajny, niewiele o grze mówi, chociaż być może co nieco tak. Po pierwsze tak, potwierdzenie tego, że ruszamy w przyszłość, okej, niedaleką przyszłość, też okej. Ja lubię zmiany, mi to specjalnie nie przeszkadza, zatem okej. Co jeszcze ciekawego? Poznajecie tego dziadka, który opowiada tą historię, właściwie jest takim zapowiadaczem tej gry? Ja tak, ale nie zdradzę swoich preferencji, jeżeli chodzi o to, kim jest ten człowiek. Zgadujcie w komentarzach. Ja mógłbym się pomylić na przykład i palnąć fatalną gafę, więc wolę tutaj zrobić z tego taką mini zagadkę. Tak czy siak, wydaje się on bardzo znajomy. Kilka fajnych fraz pada w tym trailerze, które bardzo mi się spodobały. Pierwsza to taka, że my staliśmy się coraz słabsi, maszyny stały się coraz silniejsze. Druga taka fajna fraza: okej, fajnie jest, te maszyny nas chronią, ale co stanie się, jeżeli ktoś wam podpieprzy klucze? Zakładam, że do tych maszyn. To sugeruje pewnie takie... Wiecie, jak było z Black Ops, pierwszą częścią Black Ops? Tam było mnóstwo teorii spiskowych, takich rzeczy. Fajnie było, bo można było je osadzić w historii. Tego teraz nie będzie. Można było fajnie osadzić w historii te fakty, które gdzieś tam owocowały powstawaniem teorii spiskowych. Tutaj będzie można tworzyć teorie spiskowe zupełnie jakby z powietrza, no bo przyszłość jednak. Ale myślę, że uda się zachować ten taki... to takie poczucie zagrożenia, poczucie niewiedzy na temat tego, co się do cholery dzieje i jak się stało to, że się stało. Myślę, że Treyarch powtórzy jakby ten proces tworzenia klimatu. Zrobi to w ten sam sposób. To dobrze. Ja po zagraniu w pierwszą część Black Ops mam sporo zaufania do Treyarchu, jeżeli chodzi przynajmniej o tworzenie fabuły, o tworzenie kampanii dla pojedynczego gracza. Tamta poprzednia była bardzo udana. Spośród gier Call of Duty to tak naprawdę dużym szacunkiem darzę stare kampanie jeszcze z II wojny światowej. Potem jest Modern Warfare, pierwsza część. To było, zdaje się, Call of Duty 4 Modern Warfare, tak? Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, nic wielkiego się nie dzieje. No i druga kampania to było Black Ops 2, Black Ops, czyli pierwsza część Black Ops. Pozostałe, okej, były fajne, widowiskowe, z przytupem, ale jakoś tak mnie nie wciągały. Mam nadzieję, że w Black Ops 2 uda się powtórzyć. Uda się powtórzyć sukces pierwszej części gry, jeżeli chodzi przynajmniej o kampanię. Multiplayer, no cóż, to chyba będzie powtórka z rozrywki. Może kilka wprowadzonych zmian, kilka nowych trybów rozgrywki multiplayer. Nie wiadomo, czy się przyjmą. Mniejsza zresztą z tym. Co jeszcze może zwrócić uwagę? To, że w tym trailerze zdecydowanie widać stary silnik graficzny. Wiele osób liczyło już na to. Kurczę, może Black Ops coś zmieni w tym takim przecieku informacji dotyczącym tego, że to będzie trochę futurystyczna gra. Wiele osób dopatrywało się tego, że będzie nowy silnik, że będzie też ten silnik, rozumiecie, futurystyczny. Jednak tak nie będzie. To, co widziałem w poprzednich częściach gry, mi wystarczy. W kampanii jest naprawdę fantastycznie. Problem polega na tym, że właściwie nie opłaca się teraz robić nowego silnika, bo w 2013 roku pod koniec zostaną wprowadzone nowe konsole i założę się, że sprytni panowie z Activision, z Bobem Kotickiem na czele, nowego Call of Duty zrobią już na nowe konsole i wtedy on już będzie na pewno na nowym silniku, więc może nie opłaca się robić jakiejś rewolucji teraz, rok przed premierą tych nowych konsol. Także ja absolutnie nie mam pretensji, chociaż wiem, że wiele osób będzie miało, no ale cóż, tak to jest, tak to jest. Co jeszcze ciekawego w tym trailerze zobaczyłem? Oczywiście różne fajne urządzenia, gadżety, to lubię, ja jestem taki cyberpunkowy facet, ja lubię cyberpunka. To oczywiście tam nie będzie cybernetyki, ale taką wczesną przyszłość, ona jakoś budzi moje pozytywne reakcje. Druga rzecz, zobaczyłem fajne, widzieliście to, na pewno żeście zwrócili na to uwagę, że w pewnej misji nasz główny bohater najwyraźniej jechał konno. Ciekawe zestawienie, mamy grę futurystyczną i nagle po raz pierwszy w Call of Duty, chyba tak, chyba po raz pierwszy wsiądziemy na konia. Gdzieś jest taki moment tego trailera, gdzie jest połączenie przyszłości i przeszłości. Fajne, myślę, że fajnie podeszli do tego trailera. Oczywiście trailer w żadnym wypadku nie może świadczyć o jakości gry. I to chyba każdy o tym wie.
tak zawsze zapatrujemy się w te trailery i wydaje nam się, że gra będzie super. Miejmy nadzieję, że będzie. Ja trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki za panów z Treyarchu, bo uważam, że Black Ops to jest fajna, że to może być fajna seria. Fajna była poprzednia gra, może fajna będzie też, używając tego kolokwializmu aż do bólu. Okej, to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa pa!